Magazyn żeglarski Kilwater. Konflikty w załodze. Ja myślę, że woda, w ogóle żeglowanie jako takie, nie? Już w samym w momencie wypłynięcia wszystkie jakieś konflikty troszkę ona je tak jakby no wygładza. Bo po pierwsze wymaga współdziałania. Jeden człowiek nic tam nie poradzi. No oczywiście są samotni żeglarze, oni mają jednostki przystosowane do tego, ale tu pływając na oldtimera, gdzie wymaga to dużej ilości ludzi do obsługi, chociaż i one dają się opanować przez 2-3 osoby, to wymaga współdziałania i to bez względu ani na pogodę i nie zwraca się uwagi, czy członek załogi tam jest, powiedzmy, nie wiem, z jednej opcji politycznej, z drugiej, nie. Jak kogoś dopadnie choroba morska, to wszyscy żygają do jednego wiaterka bez względu na opcje i wyjątkowo zgodnie. Nie? Marzy mi się właśnie taka sytuacja, żeby tych wszystkich kłócących się polityków zapakować na żaglowiec i wysłać ich w ciężką pogodę. Oni by się nauczyli ze sobą współpracować. Nie? Każdy by zachował swoje poglądy, ale w danym momencie nauczyliby się ze sobą współpracować. Dlatego w czasie samego trwania rejsu to tych konfliktów no nie ma. Nie? No bo trudno być skonfliktowanym z kimś dłużej na przestrzeni kilkunastu metrów kwadratowych. To jest przecież no, niewykonalne. Natomiast te wszystkie jakieś takie niesnaski to ożywają już na lądzie z powrotem, jak się człowiek znajdzie. Nie? No ten stały ląd i ta możliwość, no, że w każdej chwili mogę po prostu odejść. Nie? A tam nie ma gdzie odejść, za burtę wyskoczy, jak się obrazi. No nie ma litości. Także tu w czasie pływania to właśnie tam się uczymy współpracy i tworzenia takiego mikroświata, takiej wspólnoty. I to w zasadzie wszystko, co można powiedzieć. A jeżeli chodzi o dłuższe konflikty w załodze takie, no bo przecież są rejsy, gdzie no między innymi skanuję teraz dzienniki Śmiałego, który tam ponad pół roku pływali, tak, dookoła Ameryki Południowej. I plusem tego wszystkiego było to, znaczy się może sukcesem, ale to w całej załogi, że oni jeszcze po latach ze sobą się spotykają, nie? A bywają takie rejsy, że po tygodniu ludzie schodzą już na siebie patrzeć, nie mogą i rozchodzą się w różne strony. Natomiast tam na morzu nie mają wyboru, muszą współpracować. A jaki ty z perspektywy lat spędzonych na wodzie masz sposób na własną, osobistą depresję, może za dużo powiedziane, ale na osobistego focha, czy na gorszy dzień? Gorszy dzień to ma panienka, ale ja to raczej nie mam gorszych dni. No po prostu, no zaraz. Przecież nikt mnie kijem na to morze nie wygania. Żegluję, bo lubię, bo sprawia mi to przyjemność, nie? Sprawia mi teraz dodatkowo po latach przyjemność przekazywanie mojego doświadczenia i wiedzy innym, nie? No bo to jest taki, ja to kiedyś odebrałem od starych kapitanów, którzy mnie szkolili, z którymi żeglowałem. Teraz ja to przekazuję i to w tym ciągu historycznym od tysiącleci, nie? A ta wiedza aż tak bardzo się nie zmieniła. Bo co prawda wszyscy mamy teraz po 5 GPS-ów, a jeszcze każdy ma jeden dodatkowo w kieszeni, nie? Ale jak tego prądu zabraknie, to trzeba niechętnie wrócić do tradycji. No jaki masz swój sposób na stres na wodzie? No ale stres to jest mój stres. Mój stres typu, będzie ciężka pogoda, czy zdążymy się schronić do portu, czy trzeba będzie sztormować, żeby dowieźć tych ludzi cało do portu, nie? Którzy mi zaufali, powiedzmy. No ogarnąć to wszystko, to jest stres, ale z drugiej strony no, to jest taka normalna praca. Często ten stres i ta świadomość tego ewentualnie zagrożenia, jeżeli jakieś było, bo należy tego unikać, nie? Na tym polega cała sztuka żeglarska, że tego niebezpieczeństwa jak nie muszę, to unikam. No nie ciągnę tygrysa za wąsy. Przyjemność wątpliwa, niebezpieczeństwo duże. Nie?
Ale nie zawsze się udaje. No, a jak się nie uda, no to kombinuję i tu, ale ten, to wtedy w momencie samym, no to człowiek walczy, nie? Walczy, kombinuje, jak to, jak wyjść z tego cało. I w zasadzie ten stres to już dopada po wszystkim, na lądzie. No mówi, o kurde, ale nam się udało, nie? Należy takiej sytuacji raczej na przyszłość unikać. W trakcie nie ma czasu na stres? Nie ma czasu na stres w ogóle. To trzeba po prostu, no, umiejętność pracy pod presją takiego. Często decyzję trzeba podejmować natychmiast, nie? Więc tu nie ma czasu na rozważanie. Ach, co to jest, co się dzieje, jakieś dzielenie włosa na czworo, nie? To nie tu i nie to miejsce.